Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Artur Ostaszewski, tuż po Strive 2, jak tam emocje na gorąco? Jestem cały mokry i wymemłany, bo Sebek Przybysz mnie tutaj jeszcze postanowił przeorać w klatce, więc było trochę śmiechu, ale się trochę spociłem też, bo musiałem próbować uciekać, ale niestety musiałem odklepać. Podobno duszenie jedną rękę odklepałeś. Wiesz co, bardziej ucisk jego nogi na moje krocze, no, ale niestety, no, nielegalne techniki i te sprawy. W sumie, Artur, nie wiem, czy całą kartę od razu przejedziemy od góry do dołu, czy chcesz opowiedzieć o swoich tych walkach, które najbardziej zapytałeś, choć nie wiem, ile widziałeś, bo jako jeden... Wszystko oglądałeś. Wszystko widziałem, miałem ten komfort i tak starałem się ułożyć pracę, żeby móc tutaj po prostu być pod klatką i oglądać. Enjoy the show. Szczerze mówiąc, odwróciłbym to pytanie i was zapytał, jak wam się podobało. I proszę o szczerą opinię, bo ja nie mam dystansu do tego. I ja przyznam, że sportowo naprawdę karta się, wydaje, obroniła i naprawdę ładne nokauty przede wszystkim mieliśmy. Też się zgadzam. Nie wszystkie walki oczywiście mieliśmy okazję zobaczyć, ale z tego, co widziałem, było naprawdę ciekawie. No to może przejdziemy właśnie do tego, co mnie najbardziej ciekawi. Znaczy, Bartek Kopera, powrót, wiadomo, po ciężkim okresie. Wydaje mi się, że też tak psychicznie Bartek podszedł do tego dobrze. Wiedział, że tą walkę musi wygrać po prostu, żeby kontynuować karierę. Bardzo mądra walka, bardzo chłodna, bardzo taka metodyczna i konsekwentna. I to jest też sztuka i to jakby cechuje tych właśnie klasowych zawodników z doświadczeniem, takich właśnie jak Bartek. Bardzo się cieszę, że udało mu się wygrać, bo prywatnie też jesteśmy kolegami, natomiast tutaj Roman miał swój moment i po walce, tuż po walce tutaj przy mnie siedział, klęczał sobie po gongu ostatnim Bartek Kopera i mówię, chyba było bardzo blisko. A Bartek mówi, jeśli mogę pozwolić na niecenzuralne słowo, mówi, w chuj. I, no i tak to faktycznie wyglądało. Nie wiem, jak to wyglądało w transmisji, natomiast tutaj z perspektywy tych 2 metrów, jak siedziałem od niego, to naprawdę było blisko. Szaleństwo. Naprawdę było blisko do tego, żeby Roman cudownie odwrócił tą walkę, także no fajnie, no, zwroty akcji zawsze są pożądane. Co? No myślę, że walka wieczoru, tak jak zapowiadałem, 2 debiutantów w wadze półciężkiej, kosmiczna walka, krwawa jatka, wojna, zwroty akcji, wszystko było w tej walce. Chcę zrobić rewanż, żeby to się zakończyło w sposób, no, czysty, a nie i klarowny, a nie przez jakieś tam rozcięcia, zderzenia i tak dalej. Natomiast myślę, że na ten rewanż każdy kibic będzie ostrzył sobie zęby i ja również. Kamil Gawryjołek wyrasta na bardzo ciekawego prospekta w wadze ciężkiej. Tutaj miał doświadczonego Damiana Olszewskiego, ale poradził sobie praktycznie bez problemu. Kamil Gawryjołek, lokalna gwiazda, naprawdę bardzo taki fajny, ciasny grappling. Doceniam taki warsztat. Też chłodna głowa, bardzo silny fizycznie zawodnik. On był w WCA parę razy na sparingach, pomagał w przygotowaniach IZU do Marka Samoczuka i wiedzieliśmy, że ten grappling ma naprawdę mocy, no i to pokazał, bardzo fajnie, super, no, rozwija się nam ten chłopak i myślę, że na kolejnej edycji damy mu jeszcze cięższego przeciwnika. No, on zapowiedział, że następną walkę chciałby skoczyć poza swoją publicznością, więc czy w tym roku jeszcze będziecie w stanie go gdzieś do innej federacji wypożyczyć? Nie mamy z tym problemu, jeżeli będzie taka potrzeba z jego strony i jakby jakaś normalna, fajna oferta, to jak najbardziej. Nasza następna gala gdzieś tam pod koniec roku i no, liczymy na to, że Kamil będzie chciał tutaj jeszcze zawalczyć. No, myślę, że będzie. Taka publika, myślę, że też robi robotę dla niego. No właśnie powiedział, że go spięła trochę ta publiczność dzisiaj, dlatego by chciał zawalczyć gdzieś poza Puławami. Róża Gumienna, już jak już tam kolega nam wymienił ją, no chyba, znaczy no w ogóle też, że ta walka się odbyła, to duży kamień ci spadł z serca, ale Róża też wyglądała bardzo dobrze i te rdzy nie było widać dzisiaj. Tak, wyglądała dobrze, myślę, że miała to być bezpieczna, mądra walka i taka była, poza kilkoma fragmentami w pierwszej rundzie, w których jakby ona ma taką cechę, że stara się udowodnić, że jak walka ją sklinczuje i tam, nie wiem, odwróci, to ona ją jeszcze odwróci i podtrzyma, bo chce udowodnić, że w tej płaszczyźnie też i to od razu w klatce sobie też wyjaśniliśmy, że tego miało nie być, ale okej, najważniejsze, że do przodu, tak, cieszę się, Kathleen też bardzo dziękuję, no mam nadzieję, że tam nic poważnego się z nogą nie stało, jak byłem na chwilę u medyków, to mówili, że albo wypadło ze stawu i zerwała torebkę stawową, albo jest jakieś małe złamanie, być może kości strzałkowej, zobaczymy, no. Tam naprawdę Róża mocne ciosy uderzała, zdawało się, a mimo to, czy to jest twarda szczęka Brazylijki, Runda druga. Czy to jest Sebicz?
wrócę do pytania, czy to jest twarda szczęka Brazylijki, czy gdzieś zabrakło tego strikingu? Tak, bardzo twarda dziewczyna, rozmawiałem z nią, z jej menadżerem po walce, właśnie tam u medyków chwilę, podziękowałem jej, pocałowałem ją w rękę nawet takim gestem, żeby się poczuła troszkę doceniona, bo fajnie, że przyjechała, że zrobiła walkę i myślę, że naprawdę nie pękła, no kontuzja niestety. Artur, wspomniałeś tu, że walka wieczoru Dryczkowski kontra Grabowski, ale ja to muszę przypomnieć o Borysie Dzikowskim z Łukaszem Nowakiem. No powrót wieczoru. To, co się działo, to też świetna walka po prostu. Tak, bardzo fajna walka. O Borysie już słyszałem bardzo długo od jego trenera Janka Janowskiego. Zabiegał o to, żeby gdzieś pomóc zorganizować mu, bo miał z tym kłopot, żeby mu zorganizować ten debiut. Udało się tutaj, więc fajnie. Chociaż, no co, Nowak przespał swój moment, bo mógł skończyć tę walkę i powinien był ją skończyć. No i to jest taki przewrotny sport, no, że niestety jak się przysypia takie momenty, no to później się za to płaci najczęściej. No i niestety tak tutaj było. Niestety. No ja tutaj też nie miałem faworyta, po prostu tak wyszło. Tak jak omawiamy każdą walkę, mam wrażenie, że faktycznie sportowo tu się wszystko broniło, bo chyba nie było żadnej takiej walki, którą moglibyśmy nazwać nudną, bo gdzieś w każdej albo mieliśmy zwroty akcji, albo naprawdę fenomenalne wymiany. Bardzo miło mi to słyszeć, o to mi chodziło, na tym to miało polegać, żeby były te walki efektowne, a jeśli nie efektowne, to wyrafinowane. Myślę, że ostatnia walka wieczoru może nie była właśnie jakaś super efektowna, ale była wyrafinowana i dlatego takiego bardziej kibica konesera. Natomiast co, no, jeżeli kibice są zadowoleni, to ja też jestem zadowolony, bo na tym mi zależy i po to tu jestem. I mam nadzieję, że kolejna gala będzie równie dobra sportowo, a postaram się, żeby była jeszcze lepsza. Coś możemy zapowiedzieć już, czy jeszcze żadnych konkretów? Myślę, że to, co gdzieś tam jakby jest wstępnie ustalone, to są dwa debiuty zawodowe chłopaków z Semi-Pro. To jest Bartek Kowal, prawdopodobnie na następnej edycji będzie chciał debiutować zawodowo. Nie wiem, a być może na przykład z Nowakiem, to być może to byłaby fajna walka. A tak samo Iwo Baraniewski prawdopodobnie będzie debiutował na kolejnej edycji. Mamy tutaj dłuższą współpracę umówioną, więc na to liczymy. Fajny chłopak, bardzo dobrze zapowiadający się prospekt. Każdy, kto jest od środka, wie, że to jest chłopak, na którego się patrzy w branży. Co do debiutów w zawodowstwie, Hubert Duk, który mówi, że właśnie cieszy się, że jak ta organizacja daliście mu szansę wreszcie w tym zawodowstwie zadebiutować i dość mocno wchodzi w tą zawodową karierę. Piękny przegląd, piękny spokój przede wszystkim. Wszystko było w tej walce. Tak jak mówiłem, Igo to jest taka moja perełka wypatrzona już dawno temu. Cieszę się, że jakby przyjął moją propozycję tutaj zawalczenia i jakby nam podarował ten swój debiut, pokazał się szerszej publiczności. I tutaj naprawdę myślę, że jeszcze kilka walk i możemy pukać do najwyższej ligi polskiej. No, czy te semi-pro pojedynki też trzeba przyznać, stały na wysokim poziomie. Knockout, nie pamiętam w której to walce, ale w kategorii lekkiej, polewa. Gdzie... Polewa. Tak, no gdzie dwie minuty praktycznie leżał bez ruchu po tym knockoucie. No bardzo, bardzo fajny knockout, też nieprzypadkowy, bo widziałem, że szukał takiego ciosu, więc no bardzo się cieszę, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, natomiast nie mam kompletnie do tego dystansu. Niech ocenią kibice, mam nadzieję, że się podobało. Jak na małą lokalną galę, to myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Myślę, że tyle mogę jakby bez zbędnej buńczuczności powiedzieć. Na pewno też kibice w Puławach stanęli na swoim poziomie. Może jeszcze nie jest to Radom, ale już blisko. No tak, no oczywiście. Słuchaj, no czy wiesz, też pamiętaj, że wiesz, siła KSW, przyciąganie jest zupełnie inna. Sama marka robi robotę. Natomiast kibice fantastyczni, kibicowali nie tylko swoim, właściwie w każdej walce był żywy doping, nawet w walce Igo, czyli teoretycznie Francuza, który mieszka w Polsce, ale jest Francuzem, i Brazylijczyka też był doping, więc bardzo fajnie, cieszę się. Jeden z twoich zawodników obecnych tutaj na gali poprosił nas, czy możemy cię jakoś podpuścić, żebyś zdradził coś co do jego następnej walki, mowa o tym chłopaczyku. A, no to nie, no, myślę, że jakby tutaj Tomek Babiloński, Przemek Krok, Artur Gwóźdź stanęli na wysokości zadania, wszystko tam się wyjaśniło pozytywnie, więc no jakby chyba myślę, że mogę to powiedzieć, że Tymek zawalczy na najbliższej gali tę walkę, którą miał zawalczyć na tej. To dziękujemy bardzo za fajne widowisko i czekamy na następne. Ja serdecznie dziękuję, dziękuję też organizacji, że dała mi szansę i zaproponowano mi takie stanowisko. Mam nadzieję, że jeżeli będą chcieli, to będę kontynuował tutaj pracę. Ale to jest pytanie do nich, trzeba pytać Piotra Strusa, Marcina Strusa, Maćka Oska i resztę tam chłopaków bandy z zarządu Strife. Ja się dobrze bawię. No to zaraz ich spytamy i zobaczymy. Dziękuję bardzo.